Ciepło bez tajemnic. Cykl podcastów edukacyjno-informacyjnych PGE Energia Ciepła. Zapraszamy do wysłuchania 9. odcinka, w którym eksperci PGE Energia Ciepła Tomasz Woś, wiceprezes zarządu elektrociepłowni w Zielonej Górze, oraz Stanisław Kobylnik, główny specjalista do spraw rozwoju w elektrociepłowni w Gorzowie Wielkopolskim, wyjaśniają m.in. co to jest system ciepłowniczy, jak ciepło przepływa z elektrociepłowni do naszego domu, do czego służy węzeł cieplny oraz co się dzieje, kiedy dojdzie do awarii sieci. Panie Tomaszu, co to jest system ciepłowniczy? System ciepłowniczy jest złożona materia. Przede wszystkim składa się z takich głównych, podstawowych elementów jak źródło. Źródłem, czyli miejsce, gdzie ta energia cieplna jest produkowana. W Zielonej Górze jest to elektrociepłownia Zielona Góra, a w elektrociepłowni Zielona Góra jest to blok gazowo-parowy. To jest jakby źródło podstawowe, które produkuje poza energią elektryczną energię cieplną. Ta energia cieplna produkowana jest na wymiennikach przyturbinowych, czyli przy turbinie parowej, do której wpływa para o bardzo wysokich parametrach. I ta para, która odda energię turbinie przy produkcji energii elektrycznej, jest również wykorzystywana do wytwarzania ciepła. Natomiast gdyby blok gazowo-parowy był w remoncie albo miałby awarię, to posiadamy kotły gazowo-olejowe, które również są w stanie produkować energię cieplną. Tych kotłów mamy 5 i w sumie może to być około 160 MW cieplnych. Na bloku można wykonać 135 MW cieplnych, więc suma jest dosyć spora. Zdarza się tak, że przy bardzo ostrych zimach praca bloku jest wspomagana kotłem jednym lub dwoma. To się zdarza sporadycznie, bo zimy w tym regionie mamy przez ostatni czas dosyć ciepłe. To jest jakby jeden element, czyli źródło. Ze źródła ta energia w postaci gorącej wody jest przesyłana systemem ciepłowniczym, czyli krótko mówiąc siecią cieplną, czyli takim, można powiedzieć, układem rur do miasta. Tej sieci cieplnej w Zielonej Górze elektrociepłownia Zielona Góra posiada około 130 km różnej średnicy od DN50 do DN500, czyli 500 mm średnicy i 50 mm średnicy. Ta energia tym systemem ciepłowniczym rozprowadzana jest po całym mieście i dochodzi do poszczególnych odbiorców. U odbiorców wymagany jest węzeł cieplny, który pobiera tą energię z tego układu ciepłowniczego, no i już bezpośrednio podgrzewa albo ciepłą wodę użytkową, albo ciepło centralne ogrzewanie, czyli ciepło w kaloryferach. Taką może nowością w Zielonej Górze jest fakt, że od pewnego czasu, od kilku lat, prowadzimy także produkcję chłodu z tego ciepła systemowego. Mianowicie mamy 3 agregaty w Centrum Przyrodniczym, w Planetarium Wenus oraz w szpitalu. I również z tego ciepła systemowego produkowana jest woda lodowa, krótko mówiąc woda o temperaturze 7-9 stopni, która służy do schładzania właśnie latem. Prowadzimy różnego rodzaju prace, żeby te agregaty jakby powstawały w większej ilości. Powoduje to w sezonie letnim jakby większą sprawność układu źródła, czyli bloku gazowo-parowego. Panie Stanisławie, jak to się dzieje, że na końcu sieci ciepłowniczej jest tak samo gorąca woda i ciepłe grzejniki? Wszystkie węzły ciepłownicze posiadają posiadają automatykę, która zapewnia takie same temperatury w instalacji wewnętrznej, bez względu na to, czy budynek jest blisko elektrociepłowni, czy jest oddalony 10 km od elektrociepłowni. Ponieważ automatyka kontroluje temperaturę po stronie wody do instalacji odbiorczej i wyposażona jest ona w regulatory, które w zależności od temperatury zewnętrznej, tak zwane regulatory pogodowe, ustalają, wpisaną mają odpowiednią temperaturę w instalacjach i one poprzez zawory regulacyjne regulują odpowiednio przepływem wody tej gorącej z elektrociepłowni. Podgrzewają nam wodę instalacyjną do takiej samej temperatury, niezależnie od tego, jak daleko jest zlokalizowany obiekt od źródła ciepła.
czym są sieci kanałowe, a czym preizolowane. Przed rokiem mniej więcej 1990, bo tak w latach 90. rozpowszechnione były nowe technologie i te sieci składały się z rurociągów zaizolowanych, które były układane w ziemi, ale w kanałach. Czyli najpierw trzeba było wybudować kanał, przeważnie z jakichś elementów już gotowych, bądź na przykład wymurować z cegły. Do tego kanału wkładało się rurociągi. Te rurociągi oczywiście musiały mieć odpowiednie elementy, czyli podpory stałe, podpory ruchome. Kompensacja musiała być zapewniona, czyli co jakiś czas musiały być zmiany kierunku, bądź kompensatory musiały być włożone. I potem te rurociągi zaizolowane były przykrywane z kolei płytami i obsypywane jeszcze, izolowane były te kanały odpowiednio przeciwko wpływom atmosferycznym, czyli wody, czyli papa była, lepiki były i były potem przykrywane ziemią. Obecnie nowe technologie rozpowszechniane od lat 90. wykorzystują tak zwane rury preizolowane. Rura preizolowana to jest rura stalowa, przewodowa, w której płynie nośnik ciepła, czyli ta woda gorąca nasza, i ona jest bezpośrednio oblana pianką poliuretanową zapewniającą izolację, czyli żeby ta rura nie była wychładzana przez ziemię, i następnie jeszcze jest to wszystko ułożone w płaszczu polietylenowym, który zapewnia nam szczelność na zewnętrzne warunki atmosferyczne, czyli głównie na wody gruntowe, które są w ziemi. I te rury są produkowane w odpowiednich modułach już zgodnie z normą, czyli długości, średnice. Wszyscy producenci stosują się do tych samych norm. Produkowane są również wszystkie elementy łączące te rury, czyli odpowiednie mufy, odpowiednie kolana, trójniki, i projektant, projektując taką sieć, dobiera poszczególne elementy i wykonawca kupuje zestaw materiałów i na budowie bezpośrednio składa, czyli spawa rurę do rury, mufuje. Wszystkie rury preizolowane na dzień dzisiejszy mają tak zwany system alarmowy, który umożliwia ciągłe sprawdzenie, czy nie nastąpiło gdzieś zawilgocenie pianki poliuretanowej, czyli czy nie ma jakichś przecieków od wewnątrz rury na zewnątrz, czy też od zewnątrz rury, czy płaszcz polietylenowy nie został uszkodzony i nie przedostaje się jakaś woda do wewnątrz rury i nie powoduje jej korozji. Także sieci ciepłownicze preizolowane są praktycznie pod stałym monitoringiem. Dzięki temu możemy odpowiednio reagować, gdyby występowały jakiekolwiek nieszczelności, to jest już to widoczne dużo wcześniej niż poprzednio w sieciach kanałowych. Trzeba było czekać, aż gdzieś wypłynie woda gorąca i pojawi się miejsce, żeby zlokalizować awarię sieci ciepłowniczej. Panie Tomaszu, do czego służy węzeł cieplny? Węzeł cieplny służy do odebrania energii z wody sieciowej. Woda sieciowa nie wpływa bezpośrednio do naszych kaloryferów. Z jednej strony na wymiennik ciepłowniczy wpływa właśnie woda sieciowa, ta, która wychodzi ze źródła, a z drugiej strony przez ten wymiennik przepływa woda, która jest wewnątrz budynku, powiedzmy w obiegu zamkniętym. Jeśli chodzi o centralne ogrzewanie, no to przebywa przez kaloryfery, wraca z powrotem do wymiennika, ponownie jest podgrzewana i wraca na kaloryfery. Jeśli chodzi o ciepłą wodę użytkową, no to woda surowa przepływa przez wymiennik, jest podgrzewana i wylatuje w kranie. No jest to o tyle ważna sprawa, dlatego że tak jak powiedziałem, my wysyłamy tą wodę sieciową o bardzo wysokich parametrach, o dużym ciśnieniu i o dosyć dużej temperaturze. I to jest zrealizowane w ten sposób, aby ta wyższa temperatura wody sieciowej przekazała swoją energię na węźle do naszego układu w domu. Węzeł ma pełną automatykę, więc on utrzymuje tą zadaną temperaturę, jeśli chodzi o kaloryfery, na przykład 70 stopni, i on tak będzie regulował przepływem wody sieciowej przez wymiennik, aby tą temperaturę po drugiej stronie, czyli w tym układzie zamkniętym kaloryfer, węzeł utrzymać w tym zakresie 70 stopni, a nadmiar przepływa bokiem, czyli tak zwanym bypassem przez wymiennik. Druga sprawa, aby wyłapać pewne nieszczelności na wymienniku, bo one mogą się zdarzyć i wtedy jedna woda przenika do drugiej. Przez to, że woda sieciowa ma wyższe ciśnienie, to raczej ta woda sieciowa będzie przenikała do wewnętrznych układów u odbiorców, co się rzadko zdarza. Ale żeby to wyeliminować, to woda sieciowa jest barwiona barwnikiem spożywczym, on jest niegroźny dla ludzi, na taki kolor zielonkawy, i wtedy, kiedy komuś pojawia się taka woda
na przykład w kranie, to jest to znak, że wymiennik ciepłowniczy ma przebicie i należy jak najszybciej podjąć tutaj działania. Także tutaj pod tym względem też jest to w ten sposób zabezpieczone. Panie Stanisławie, jak często modernizowane są sieci? Sieci preizolowane na dzień dzisiejszy zakłada się, że są produkowane na okres około 30 lat żywotności. W związku z tym przy stałym monitoringu ta wymiana sieci jest rzadka. Wymienia się oczywiście sukcesywnie sieci kanałowe na sieci preizolowane. I tutaj co roku są plany modernizacji i wymiany tej sieci przygotowywane w zależności od aktualnych potrzeb ze względów technicznych, czyli stanu technicznego tej sieci, jak również możliwości finansowych. Te plany są realizowane w każdym roku i dosyć dużo, wręcz kilometry sieci wymienia się corocznie. W Gorzowie obecnie jest ponad 125 km sieci ciepłowniczej, w związku z tym i z tego około 30% jeszcze jest sieci kanałowej, więc jeszcze sporo tej sieci jest do modernizacji i do wymiany przewidziane. Panie Tomaszu, co się dzieje podczas awarii sieci? Awaria sieci cieplnej to jest dosyć poważna sprawa. Wypływ gorącej wody przy niskich temperaturach powoduje, że widać tą awarię dosyć mocno, to wszystko zaczyna parować i to dosyć mocno. Natomiast rury preizolowane pozwalają nam na wykrywanie już stosunkowo niewielkich wycieków, więc tutaj bardzo szybko można zareagować. Natomiast gdy dojdzie już do takiego wypływu, my tutaj w Zielonej Górze nie mieliśmy, całe szczęście i obyśmy nie mieli takiej awarii, natomiast gdyby doszło do takiej awarii, to obsługa praktycznie wie o tym natychmiast, dlatego że obsługa śledzi również uzupełnianie sieci cieplnej. Sieć cieplna ma pewne ubytki, czy to u odbiorców, czy to przy tych pracach, które są prowadzone praktycznie non stop, i dorzucanie wody do tego całego obiegu miejskiego odbywa się online i to jest z reguły uzupełnianie dosyć niewielkie. To jest około, powiedzmy, 2-3 metrów sześciennych na godzinę. Tyle mniej więcej wody cały czas się dolewa do tego układu, aby te ubytki uzupełnić. Natomiast przy nieszczelności to momentalnie skacze do 100 i ponad 100 metrów sześciennych czy ton na godzinę. Czyli to jest od razu wykrywalne, że coś się stało, że jest jakaś duża nieszczelność, a uzupełnianie tej wody jest niezbędne, żeby utrzymać pompy w ruchu i te pompy, które utrzymują ciśnienie, bo gdyby tego nie robić, to tej wody wreszcie zabraknie i pompy zostaną wyłączone, więc cała sieć staje. Więc problem po czym oczywiście jest jakby szybko zdiagnozować, w którym miejscu w mieście ta nieszczelność wystąpiła, ale w tym pomaga nam telemetria i ta telemetria, która jest tutaj w Zielonej Górze na sieci cieplnej, pozwala dosyć precyzyjnie wykryć przynajmniej region czy miejsce, w którym ten wyciek prawdopodobnie występuje. No i jakby szybka reakcja obsługi czy wydziału dystrybucji polega na tym, żeby jak najszybciej odciąć ten odcinek od sieci, czyli pozamykać po prostu zawory i jak to się dokona, to wtedy można jakby zdiagnozować dokładnie miejsce, no i przystąpić do usuwania tej usterki. Czy cała sieć jest monitorowana? Sieć jest praktycznie cała monitorowana. System telemetrii ma ogromną liczbę punktów pomiarowych i te punkty pomiarowe są zczytywane w elektrociepłowni Zielona Góra przez specjalny serwer, obrabiane i obsługa ma do nich dostęp. Oczywiście również specjaliści, którzy nadzorują pracę sieci. Wszystkie nowe instalacje czy nowe budynki, które są podłączane, są od razu podpinane też do systemu telemetrii. Wybraliśmy 6 takich newralgicznych punktów i te punkty są podłączone online'owo przez układ światłowodowy. Natomiast pozostała liczba, to jest grubo ponad 1500 miejsc, jest przez karty GSM-owe, więc to jest taki system poglądowy, natomiast te newralgiczne to jest dosyć precyzyjna sprawa i one pozwalają nam na, po pierwsze, odczytywanie parametrów i pracy i analizowanie pracy, jak sieć pracuje, pozwalają nam dosyć szybko wykrywać awarie, ale również pozwalają nam ten cały system billingowy, rozliczeniowy obsługiwać bez specjalnego odwiedzania tych bardzo wielu punktów i tylko te punkty, które jakby mają problem z odczytem, są przez obsługę odwiedzane raz w miesiącu po to, żeby tam odczytać liczniki ciepła. Partnerem cyklu podcastów Ciepło bez tajemnic jest PGE Energia Ciepła.